John chciałby cię zaprosić na randkę. Co ty na to? Johnny mnie zaprasza? Czy ty? Johnny. Zresztą sama mówiłaś, że bez trudu zobaczysz różnicę. Okej. Okay. A gdzie idziemy? A gdzie byś chciała? Silver Pixel Cloud w Norfolk. Okej. Okay. Wpadnę po ciebie do Afterlife. Jakaś ekipa bierze się ze sobą na przynętę? To miał być komplement? Wyglądasz inaczej. Dobra, spróbuj jeszcze raz. Może za trzecim podejściem powiesz coś miłego. Hej, Rogue. Gotowa? Znowu ty. Idziemy? A gdzie Johnny? Jednak nie mógł przyjść. Wyglądasz niesamowicie. Tak mówi Johnny? Kiedy się pojawi? Ja cię tylko zawożę na miejsce. Widzę, że trzymasz go na krótkiej smyczy. Bardzo rozsądnie. To Porsche Johnny'ego? Skąd ją masz? To właśnie było w tym kontenerze, o którym mówił Grayson. Okej. Okay. Mam parę niezłych wspomnień związanych z tym wozem. Możemy jechać. Silver Pixel Cloud to twoje ulubione miejsce. Kiedyś może tak. Strasznie dawno to mówię. Kina samochodowe już dawno przestały być modne. Ale Silver Pixel dalej się jakoś trzyma. Brzmi jak fajne miejsce na randkę. Też mi się tak wydawało. Dlatego podsunęłam Johnemu, żeby mnie tam zabrał. Czyli to nie był jego pomysł? Oczywiście, że nie. Dla niego pomysł na dobrą zabawę we dwoje to wysadzanie siedziby Arasaki. Dobra, V, to teraz powiedz, co jest grane tak naprawdę. To znaczy? Johnny nigdy nie robił niczego bez ukrytego. Więc o co chodzi tym razem? Johnny się zmienił. Naprawdę chcę z tobą spędzić trochę czasu. Nie ma w tym żadnych haczyków. Przetrawiam to. Bezinteresowny Johnny Silverhand. Ewidentnie masz na niego dobry wpływ. Dobra.
tutaj. No kurwa, nie wierzę. Naprawdę dawno mnie tu nie było. Zdążyli już zwinąć interes. Vi, spróbuj się dostać do środka. Nie poddamy się teraz. Przecież jesteś umówiona na randkę. Dobra. Działaj, a ja sobie popatrzę. Okej, to musi być hasło. Chyba naprawdę idziemy do kina. Gotowe, chodźmy. Dobra robota. Spróbuj uruchomić sprzęt kinowy, a ja wybiorę dla nas dobre miejsca. Jasne. To właśnie tam miałem ją zabrać do kina. Jakieś 50 lat temu. Dobra, chodźmy sprawdzić projektor. Tu jest wejście. Ciekawe. Okej, to chyba to. Wiesz, jak uruchomić projektor? Ciekawe. Bushido 10, Fade to Black. Teraz to już pewnie klasyk. Zaraz zobaczymy. Patrz, ostatnio grali Bushido 10. Idealnie. Wygląda na straszną szmirę. Vi, jesteśmy w kinie samochodowym. Film tu jest najmniej ważny. Po prostu ma coś lecieć w tle. Krew, flaki, cycki i takie rzeczy. No to Bushido rzeczywiście pasuje. Dzięki, Vi. Nie ma sprawy. Tylko tym razem nie idź się łajdaczyć na mieście. Żadnych tatuaży i nie wydaj wszystkich pieniędzy. Dobra, Vi. Możesz już spadać. Dam sobie radę. Bawcie się dobrze. Zajęłam dla nas najlepsze miejsca. Wskakuj. Wyobrażałaś tę randkę? Zawsze wiedziałam, że sporo musiałoby się zmienić, żebyśmy mogli spędzić jeden normalny wieczór w kinie. Ale na to bym nie wpadła. A możemy udawać, że jest 2015? Dopiero się poznaliśmy i jeszcze nie wiem, jakim jesteś skurwysynem. Ale mnie podoba się ten rok z 2077. To dużo gorsza wersja. No więc jest 2015. Gdybyś mógł zacząć jeszcze raz, zmieniłbyś coś? Podjąłbyś inne decyzje? Zrobiłbym wszystko, żeby cię nie stracić. Johnny, ja... Hej, co się dzieje? Nic, po prostu... Miałam dużo czasu na rozmyślanie, kiedy cię nie było. Co by było, gdyby i tak dalej. Na pewno o to chodzi. A nie o Graysona i Smashera. Co?
Co ma Smasher z tym wspólnego? Mam wrażenie, że tamta sprawa nie daje ci spokoju. Bo nie daje. Jestem wkurwiona i rozczarowana. Ale nie chcę teraz o tym myśleć. Mam wrażenie, że czegoś mi nie mówisz. Johnny, jest wiele rzeczy, które chciałabym ci powiedzieć. Ale mamy tylko jeden wieczór. To więcej niż się spodziewałem. Rok, jestem tu w pożyczonym czasie, w pożyczonym ciele. Ale wróciłem. Johnny, nie mogę. To nie jest w porządku. Myślałem, że tego chcesz. Bo chciałam. Próbowałam udawać, że nic się nie zmieniło. Że jestem tą samą Rogue, którą znasz. I nawet na chwilę udało mi się oszukać samą siebie. Wrócę sama. Rogue! Kurwa. Już nie ma? Tak. Chyba nie poszło za dobrze. Nie. Mieliśmy spędzić miły wieczór w kinie. Ale coś ją dręczy. I nie chce mi powiedzieć. Coś podejrzewasz? Pamiętasz, jak Grayson dziwnie z nią rozmawiał? Dziwnie to mało powiedziane. Ewidentnie pogrywał z Rogue. Ale może jest w tym coś więcej. Muszę nad tym trochę pomyśleć. Ale na razie zawieź mnie do Northoak. To ci pomoże ze sprawą Rogue? Nie. Chodzi o Kerego. Opowiem ci na miejscu. To był naprawdę chujowy film. Będzie okej. No, to po co tu jesteśmy? Z tego, co słyszałem, Kerry ma tu willę. Nieźle się urządził. Gdzie niby słyszałeś coś o Kerrym? Jak to gdzie? Na mieście. W końcu piszą o nim wszystkie brukowce. A tak, ciebie wtedy nie było. Czyli jak miałeś wychodne. I co, chcesz go odwiedzić? Myślę, że to dobry moment. Mam iść do tej jego willi, żebyś mógł się rozejrzeć i skrytykować meble? Wiesz, co o nim pisali? Depresja, próby samobójcze. I co? Martwisz się, że coś sobie zrobi? Kto wie, może mógłbym mu coś doradzić. To znaczy, że chcesz tam iść osobiście?
Znowu mam ci oddać kontrolę? Tak. Ostatnim razem nie zrobiłem nic skandalicznego. Wyjątkowe zachowania. Aha, najpierw Rogue, teraz Kerry. To kto będzie następny? Nikt. Lista ludzi, których uważam za przyjaciół i którzy tak się składa, jeszcze żyją, jest dosyć krótka. Dlatego zależy mi, żeby pogadać z Kerrym. Okej. Ale chcę wiedzieć, co dokładnie planujesz. Żadnych wyskoków, obiecuję. Chcę po prostu zobaczyć, co u niego. Jak zamierzasz mu powiedzieć, że to ty? Jeśli on rzeczywiście ma jakieś problemy ze sobą, to może to nie jest najlepszy moment, żeby mu mieszać w głowie. Vi, daj spokój. Kerry zawsze był pojebany. Dlatego tak dobrze się dogadywaliśmy. Nie martw się. Będę improwizować. Na początek spróbujmy dostać się do tej willi. Okej. Powiesz mi, kiedy chcesz przyjąć stery. Brzydkie jak chuj. Mam nadzieję, że było przynajmniej drogie. Coś musi usprawiedliwiać to bezguście. Chyba wybierał z katalogu. I założę się, że nie sam Kerry. On zawsze jadł na mieście. Siadaj, myśli, pochuj mi to wszystko.
Jedyna naprawdę potrzebna rzecz w tym domu. Dobra, taki to mógłbym mieć. Popatrz tylko. Kerry jako piękny motyl wykluwający się z kokonu samuraja. Co to? Second Conflict. To Kerry zawsze wymyślał te wszystkie kiczowate tytuły. Widzę, że nie wypadł z formy. Co to? Nasz stary singiel. Nie mam pojęcia, po co Kerry trzyma tutaj to gówno. Okej. Ten nawet ja kojarzę. Teraz się podlizujesz. Never fade away. Ten chyba lubi najbardziej. Niezła kolekcja. No dobra, teraz jestem pod wrażeniem. Na kilku z nich sam grałem w czasach samuraja. Ile coś takiego kosztuje? Nie stać nas. To ulubiona gitara Kerry'ego. Wygląda na to, że się kąpię. I to sam. Dobrze się składa. Okej, resztę zostaw mnie. Jakoś go wyciągnę z łazienki. Możesz już wziąć pigułki od Misty. Okej. Teraz sprawdzimy, czy trzyma je tu tylko dla dekoracji, czy da się na tym grać. We lost everything. Kim ty, kurwa? Graj dalej. Okej. Johnny? Kerry! Ej... Nie... Nie... Kurwa, to jakiś żart! Czekaj... Co Silverhand powiedział mi przed śmiercią? Powiedziałem, żebyś zostawił samuraja i grał po swojemu. Jak widać, miałem rację. Jak zwykle. Johnny jebany Silverhand. Co ty tu kurwa robisz? Jak? Niespodzianka. Ty skurwielu. Okej. Rozumiem, że to było nieoczekiwane. Kurwa, wręcz przeciwnie. 50 lat na to czekałem. Widzę, że sporo się zmieniło. Cycki. Nowy styl? Ty też dobrze wyglądasz. Kurwa, Johnny. Muszę się napić. Dobra. Chodź.
Opowiedz mi, czemu wyglądasz jak zbuntowana nastolatka. Ma na imię V. Polubiłbyś ją. Kurwa, Johnny. Nie mam pojęcia, o czym mówisz. Ładnie tu. Jeszcze nic nie widziałeś. Przeprowadziłem się tu po wydaniu czwartej płyty. Widać, że dobrze się sprzedajesz. Kurwa, nawet nie zaczynaj, Johnny. Z kim podpisałeś kontrakt? Kurwa, z Arasaką. Rano nagrywam u nich w studio, a wieczorem Yorinobu przychodzi na sąsiedzkiego grilla. A tak naprawdę z kim podpisałeś? Z MSM Records. Też dobra firma. Chodź, siądziemy tutaj i opowiesz mi, co się z tobą działo. To będzie długa historia. No i chuj. Zależy mi, żeby była przede wszystkim smutna. Wiesz, kurewsko smutna. Naprawdę, bo jeśli usłyszę, że przez te wszystkie lata włóczyłeś się z nomadami, albo siedziałeś na orbicie, a teraz wpadłeś tylko, żeby mnie krytykować, to mnie jasny chuj strzeli. Mówię serio. Będzie kurewsko smutna. Kurwa, pamiętasz? To był ten jedyny raz, kiedy Henry przyszedł czysty i trzeźwy. No, grał jak gówno. Ale Denny była zadowolona. Z twoją depresją to prawda? Nie, kurwa, część strategii promocyjnej. Te próby samobójcze też? Myślisz, że jak strzelisz sobie w łeb, to ci wzrośnie sprzedaż? U ciebie to się nie sprawdziło. Nikt nie pamiętał o samuraju. A teraz cię skręca z bólu dupy, bo jakoś sobie poradziłem bez ciebie. O kurwa, ale Volta. Teraz mi się wydaje, że to były fajne czasy. Graliśmy w jakichś zawszonych budach, kłóciliśmy się przed każdym koncertem. Sami nie wiedzieliśmy, co chcemy grać. Nigdy nie mieliśmy pieniędzy. Nancy była kontrol freakiem, Henry śmierdział. Ja nosiłem twoje spodnie. Zajebiste czasy. Nigdy nie rozumiałem, co Denny widziała w Henrym. Ona przecież była dość inteligentna. Nawet za bardzo, jak na nasze standardy. Denny zawsze lubiła takich rozczochranych przegrańców i brudasów. Henry, on był idealny. Zaćpany półgłówek. Mogła go ratować w nieskończoność. Dlaczego nigdy nie próbowała ratować mnie? Bo musiałaby się ustawić w kolejce. A to kto? Luis. Moja była żona. Twoja... co? Żartujesz. Ile to trwało? Za długo. Ale dobrze na tym wyszło, zapewniam cię. Oddałem jej dom w Tokio, samochody, no i dzieci. No to ty na tym dobrze wyszedłeś. Masz jakiś kontakt z resztą zespołu? Tylko z Nancy. Teraz nazywa się Beth Isis i pracuje w News 54. Jeśli chcesz, mogę się dowiedzieć, co z Denny i Henrym. Moglibyśmy znowu coś zrobić razem. No wiesz, pograć. Nancy to teraz Beth Isis. Ale wymyśliła. Tak brzmi jak aspirująca stripteaserka w egipskich dekoracjach. Kurwa, szkoda, że umarłeś, bo tak to na pewno spytałaby cię o zdanie. A co tam u niej w ogóle poza tym, że zmieniła branżę? Mógłbyś sam z nią pogadać. Henry się pewnie zapił. Nie no, wiedziałbym, jakby umarł. Mamy wspólnych znajomych. Parę telefonów i pewnie udałoby się go namierzyć. Denny powinna dalej grać. Miała talent i była twardzielką. Coś tam wydała ostatnio. Niedawno przeprowadziła się do Norfolk. Mówiłeś, że nie wiesz, co u niej. Nie rozmawiałem z nią. Chyba mnie unika. A wychodzisz czasem z tej willi? Nie. Yeah.
Tylko na jeden koncert. Zagramy w jakieś noże, gdzie nikt się na tym nie pozna. Muszę uważać na swoją reputację. Ale nie będę musiał im wszystkim tłumaczyć, co się stało. Nie, darujmy sobie. To było kurewsko nudne. Biochipy, mroczne plany Arasaki, magiczne pigułki. Kurwa. Powiem, że jesteś moją nową dupą. Dobra, zróbmy to. Kurwa, zajebiście. Zaraz ci prześlę kontakt do Nancy. Ja spróbuję ściągnąć Henry'ego i Deni. Jakbyś mnie nie zastał, ustal wszystko z V. Jasne, ale dobrze się dogadujecie. Pewnie. Dzieciak mnie uwielbia. Nie wątpię. A jak mam? Johnny, w porządku? Nie. Okej. Ty jesteś V. Johnny mówił, że coś takiego może się stać. Dobrze się przynajmniej bawiliście? Oho, wyczuwam wyrzut. Posiedź tu, dopóki nie dojdziesz do siebie. Nikt ci nie będzie przeszkadzał. O co chodzi z tym koncertem? Słyszałaś to? Kiedy pigułki przestają działać, wszystko robi się wyraźniejsze. No więc? Chyba chcesz zobaczyć samuraja na żywo. Taka okazja już się nie powtórzy. A co jeśli skończy się jak z Rook? Rozczarowaniem. To co innego. Kerry potrzebuje tego koncertu. Okej. Dzwonię do Nancy. Dobra robota. Nancy? Znaczy, bez Isis? Nie, to jest nisko opłacany i niedoceniany asystent. To Steven, News 54, słucham. Chcę rozmawiać z Bez. Nie ma jej. Dzwonię z rezydencji Kerry'ego Urodine. Gratuluję, ale Bez nadal nie ma. Spodziewaliśmy się jej 2 dni temu. Pojechała do Tottenham robić materiał o Maelstromie. Zadzwoń w przyszłym tygodniu albo śledź nasze newsy. Jeśli szlak ją trafi, pierwszy o tym napisze. I mam złe przeczucia. Chyba wybierzemy się do Tottenham.